bardzo. Jesteśmy z fan klubu, fanpage, Facebook, kiepscy. Co ty robisz? Powiedz. Pracuję. Ale co robisz? Zamiatasz? Nie. Nie, skręcam śruby. Skręcasz pic na wodę, fotomontaż. Poważnie, czym się zajmujesz? Będziesz w internecie. Tak? No. Zajmuję się sprzętem w tej firmie. To znaczy sprzętem. Sprzętem do sprzątania, takim sprzętem jak motory. Nie, no to wytłumacz. Audiowizualnym sprzętem. Ale to do produkcji telewizyjnej. Ja potrafię tylko nauczyć się tekstu na pamięć i powiedzieć go z pamięci. A ty konkretnie. Ty się nie zamienisz ze mną, więc nie bój się, a ja z tobą, bo nie bój się, bo cię nie podkradnę ci po prostu stołka. No. Dobra. Opiekuję się tutaj w filmie sprzętem, konfiguracją sprzętu do produkcji telewizyjnej. Mhm. Ty kamery. Tak, a z dźwięk. Aha, czyli wszystko. Wszystko. Długo pracujesz w OTM-ie? 14 lat. Matko. To tylko rok krócej niż ja. Super, następny. O! Mamy dziada! O! To co? To co? Ja przyszło do OTM, no to było kierowcem artystów, a w tej chwili co? Pan kierownik! Tak, nie. Jesteś już w internecie. Miras. Powiedz, od jakiego czasu pracujesz w OTM? Jak długo? 11, 10 lat? 10 lat, to trochę krócej. A teraz czym się zajmujesz? Dokładnie, no powiedz. To samo robię co wiesz, jakie otwarcie, ale już nie siedzisz za kółkiem, tylko latasz i papiery przynosisz. Oj, rachunki. Wszędzie nie. To też jeden z kierowców bombowca. Też jeździł z nami, teraz jeździsz z kim? No widzę. Kim? Mecze. Czyli Anolpili? Multi Production Anolpili. Uważna sprawa, musisz się tak będzie na jakimś meczu mówić. Ale o Śląsk Wrocław czy Zagłębie Lubin? Zagłębie Lubin spadło. Bo ja jestem rozdarta, bo jestem z Legnicy. I więc ani tu, ani tu i nie wiem za kim krzyczeć. No, przyjedzie po mnie i będzie mnie bronił. Buziak, idziemy dalej. To jeszcze pokazujemy te obrazy wszystkie. Grafiki. No i przechodzimy do dużej hali. Ale nam się po drodze ludzi nawinęło. A zauważyliście, że wszyscy przestraszeni, to tak fajnie stać po drugiej stronie kamery, jak trzeba się odezwać. I teraz zobaczcie, co tu się dzieje. To jest tak zwana duża hala. To, co tak szumi, to klimatyzacja. To jakby tak mieć jakieś fajne kapcie na filmce, no to można byłoby się po hali poślizgać. Kwiaty są prawdziwe. Dlatego, że jest dużo światła. Tutaj, już usunięte, garderoby. Garderoby, tutaj w tej dużej hali, gdzie my gramy kiepskich, gra na boru, wiesz, galeria, pierwsza miłość, między innymi. No na razie to są puste. Czekają na gotów. Jak my się wyniesiemy, to oni wejdą. Tam siedzą księgowi, płatnicy, mózgi, tych wszystkich innych rzeczy. A tutaj, żebyśmy nie spali, pracowali, są kamery. Wielki brat patrzy. A w ogóle okazuje się, że to jest firma rodzinna. Możemy pana poprosić. To jest pan, jak widać, zresztą solid, ochrona. To jest, uważajcie, to jest tato naszego asystenta reżysera Maćka Wyrzykowskiego. Także rodzinny, to co nie wytrzymał, musiał też pójść do telewizji. Jak się pan pracuje? No bardzo. Fajnie? Pan dobrze wygląda, to znaczy, że dobrze. A tam wychodzi Beata Rakowska. Nasza naczelna dziennikarka. Od ilu lat pracujesz z nami? Od samego początku. Czyli na podwalu? Na Australii. W Australii. Tak mi się powo, w Australii było, a ja wracam do Legnicy na swój balkon. To jest, kochanie, Facebook, fanklub, fanpage kiepskich. Będziesz tam. Pomachaj dziewczynkom i chłopcom. Czyli 14 lat od podwala, prawda? Tak, od podwala. Ja jak widzę redaktora... Zaczęłam w 39 odcinku. Ja myślałam, że w 39 roku i bałam się, że coś się pokiełbasiło. Buzia. To była przerwa i 2006 znowu. Mhm. No to do następnego odcinka. Telefon mój masz, pan. Tak. O, komu? O, to jest nagrywane na Facebook do internetu. Powiedz mi, skąd ty się tu wziąłeś, gdzie pracowałeś, zanim przyszedłeś na emeryturę? W wytwórni filmów fabularnych, prawda? Nie. W wytwórni pracowałem, najpierw byłem jockeyem. No przede wszystkim właśnie koń, dlatego jest koniem. Był jockeyem w Warszawie na Służewcu. Tak.
Później mnie ściągnęli do filmu, żebym dublował i zostałem kaskaderem. I tak do dzisiaj jestem. Kaskaderem. Kaskaderska byłem, scena dzisiaj była po prostu. Widzieliście konia w stroju górnika. Byłem tego i miałem 70 roku wypadek w filmie W Diable. Później zostałem się na stałe wytwórni na etacie rekwizytora. Tu u nas na Wystawowej, prawda? Tak. Czyli najpierw jockey, potem kaskader, a potem rekwizytor. A później już wszystko szło. I aktorstwo i... Koniol, powiedz wreszcie dokładnie, jak ty masz na imię i na nazwisko? Ja na nazwisko mam Matysiak Jerzy. Jerzy a Matysiak. A mówią Koniol. Koniol. Tak mnie ochrzcili i tak to się trzyma do tej pory. No to się trzymaj, teraz masz robić za gwiazdę, wpadasz. My musimy zasuwać od rana do wieczora, ty wchodzisz, a potem do kasy. A gdzie wy byliście, jak ja tak robiłem, od 6 rano do 22? To myśmy byli jeszcze wtedy gówniarze, a ty tworzyłeś polski film. Dziękuję ci bardzo. Człowiek zwany koniem. Czekamy na ciebie, jak tu jeszcze coś będzie do zagrania, pewnie wpadniesz, prawda? Nie, no jeszcze gram. Dzisiaj jeszcze grasz, tak? Dzisiaj jeszcze gram. To jeszcze będziemy podglądać. Super, to się jeszcze spotkamy, a ja pójdę filmować resztę. Mamy tutaj też gwiazdy. Bogusiu, pozwolisz, że ja przedstawię cię? My jesteśmy z Facebooka Kiepski, z fanpage'a, tak? A już zimą robiliśmy takie rzeczy. Mam bardzo dużo odsłon. Chyba nie trzeba przedstawiać. Nie. Powiedz coś śmiesznego. Żart. Pocałuj cię. Pip! Nie męczymy Bogusia, Boguś specjalnie od swoich koników. Boguś ma. To jest dokładnie jak miejsce, to się nazywa, bo ja zawsze zapominam. Tam są, taka fundacja jest, istnieje, Stworzenia Pana Smolenia. Boguś po prostu pomaga dzieciom, osobom niepełnosprawnym. Także zachęcam do wejścia w internet i poszukania na Facebooka, tak? Też na Facebooka. O! To jest ukochana Bogusia. Powiedz, gdzie mogą ludzie wejść, na jaki adres internetowy, żeby wspomóc Waszą fundację? Powiedz coś o tej fundacji. No to samo za siebie powiem. Facebook fundacji. Fundacja Stworzenia Pana Smolenia. Co robicie? Co robimy? O, cuda i dziwy. No, ale kasa jest potrzebna, prawda? Każda złotówka, bo chodzi o utrzymanie tych koników. To tak mimochodem niestety tak. No, mimochodem, z czego mimochodem, się, coś muszą te zwierzaki jeść. Przychodzą mimochodem, ale ważniejsze są. Czyli robimy wszystko charytatywnie, ale też charytatywnie musimy płacić rachunki za gaz, za światło i jeszcze zwierzętom dać jeść. Także Fundacja Stworzenia Pana Smolenia. Na razie, idziemy dalej. I tu wchodzimy na... Gdzie są chale? W prawo i w lewo. Tu znowu moja kochana sąsiadka. Bardzo jest sąsiadka powdziechowa, w ogóle. Które nie powiem, z której zazdroszczę tego szlafroka. Uciekła. Mam przerwę z tym. Teraz może wejdziemy i pokażemy, póki jest przerwa w zdjęciach. Potem się pokręcimy do tego miejsca. Chyba jest przerwa w zdjęciach. Po cichu najpierw otworzę drzwi.